Witajcie smakosze! Dzisiaj zrobię klopsiki rybne. Będą to klopsiki smażone w zalewie octowej. Na klopsiki przygotowałam filety z dorsza i łososia. Do filetów będę potrzebowała 2 jajka, tartą bułkę, cebulę, którą podsmażę na oleju, natkę pietruszki, ona oczywiście doda smak. Klopsiki przyprawię solą, pieprzem i gałką muszkatołową. Będę je otaczać w mące krupczatce i smażyć na oleju. A na zalewę potrzebuję wodę, ocet, warzywa, seler, marchewkę, pietruszkę, cebulę, przyprawy, liście laurowe, ziele angielskie i pieprz. Zalewę doprawię solą i szczyptą cukru. Wszystkie składniki oraz ich proporcje podaję w opisie pod filmikiem. Zaczynam od przygotowania warzyw do zalewy. Cebulę pokroję w pół talarki. Marchew pokroję w talarki. Tak samo pokroję pietruszkę i seler. Warzywa wrzucam do garnka. Dodaję przyprawy. Zalewam wodą. Dodaję łyżeczkę soli. I szczyptę cukru. Postawię garnek na palnik i tę zalewę zagotuję. Będę gotować do miękkości warzyw. Zalewa gotowała się przez kilka minut. Sprawdzę, czy marchewka jest miękka. I posmakuję zalewę. Odrobinę ją dosolę i dodam odrobinę cukru. I teraz wlewam ocet. I gdy się zagotuje, wyłączę i wystawię na dwór, aby szybko wystygła. W czasie, gdy zalewa się gotuje, przygotuję wszystkie składniki do klopsików. Najpierw poobrywam listki pietruszki. I teraz tę natkę pietruszki drobno posiekam. Pietruszki wrzucam do miski. Cebulę pokroję w bardzo drobną kostkę. Wlewam na patelnię olej. I gdy się podgrzeje, przesmażę cebulkę na złoto. Cebulka zaczyna się złocić, więc ją teraz wyłączam, zestawiam z palnika i czekam, aby ostygła. Filety z ryb pokroję teraz na mniejsze kawałki. I teraz te filety pomielę. Teraz do pomielonego mięsa dodam jajka.
przyprawy pieprzem, solą i gałką muszkatołową. Najlepsza jest taka świeżo starta, ma najwięcej aromatu. Na razie połowę i teraz to wszystko wymieszam. Do masy rybnej dodam teraz przestudzoną, przesmażoną cebulkę. Dodaję do zagęszczenia tartą bułkę. Dodałam do masy rybnej jeszcze trochę pieprzu, soli i gałki muszkatołowej. Najlepiej jak każdy przyprawia według własnego smaku. Masa mięsna już jest dobrze wyrobiona. Zaraz będzie można przygotowywać klopsiki. Teraz będę formować klopsiki. Dłonie zwilżam sobie zimną wodą i formuję klopsiki. Takie nieduże, mniej więcej wielkości orzecha włoskiego. I otaczam w mące krupczatce. I tak aż całe mięso z ryb wykorzystam. I robię już ostatniego klopsika. Teraz będę te klopsiki podsmażać. Patelnię podgrzałam, teraz wlewam olej. I gdy olej się zagrzeje, zacznę smażyć klopsiki. Najlepiej układać sobie klopsiki po kolei. Ja zaczynam od rączki. Teraz będę smażyła te klopsiki ze wszystkich stron na rumiano. Zrumienione pięknie ze wszystkich stron klopsiki przekładam teraz do miski, aby ostygły. Przestudzone klopsiki przełożyłam do słoja i zalewam je teraz schłodzoną zalewą. Słój zamykam i wstawiam do lodówki. Najlepsze będą te klopsiki po 24 godzinach. Smażone klopsiki rybne w zalewie octowej idealnie nadają się jako przystawka na kolację, podawane do pieczywa. Mogą być także podawane jako danie obiadowe z pieczonymi ziemniakami. Są pyszne, lekko kwaśne, dobrze doprawione. Czuję natkę pietruszki i gałkę muszkatołową. Wszystkim smakoszom gorąco polecam i wszystkim życzę smacznego!